Cześć, to Ernest! Jak co większe aktualizacje zachodzi wiele sekretnych zmian na mapie, a jeszcze głębiej w kilka gry skrywane są nadchodzące nowości. Już znamy nowy pakiet startowy, nową broń, dodatkowo posiadacze niektórych skinów dostali nowe, darmowe style. Ale po kolei. Na mapie zaszło kilka zmian. Zaczynając od największej, to... Kamienna para powróciła jako cała rodzina. Spędzają teraz wspólnie czas na małej górce przy wulkanie. Są cali i zdrowi i w końcu mają odpoczynek, na który zasłuży... A wracając, to coś zaczyna się dziać z górą lodową. Po ostatniej erupcji wulkanu nieźle oberwała skałą. To spowodowało, że pojawiły się na niej pęknięcia. Dopiero dzisiaj jednak te zniszczenia dają sobie jasno znać. Na samym dole odpadła już potężna ilość lodu. Do tego raz na jakiś czas z góry lodowej wydostaje się powiew wiatru i lodu. Co ciekawe, to odpycha graczy. Ale spokojnie, na tyle, aby wam coś się stało. Ja widzę dwie możliwości. Albo to góra lodowa się przesuwa i rozpada, albo z góry lodowej próbuje się coś wydostać. Może tego stanowo postać za wyzwania. Musimy jeszcze dać tej cel w prawie kilka tygodni. Zobaczymy, jakie następne kroki zostaną podjęte w fabule Fortnite. Dalej, tuż obok na ogromnych sankach, pojawiła się metalowa struktura. Kształtem przypomina ona futurystyczny statek kosmiczny. Słyszałem, że niektórzy patrząc z góry mają inne skojarzenia, ale ja nie wiem, o co chodzi. Nowa struktura, ale już drewniana, pojawiła się na domku przy butnym brzegu. Kilka dni temu zaświecił się tutaj telewizor, o czym mogliście już umieć usłyszeć. A dzisiaj ten cały domek został zabudowany i co ciekawe, pod dachem ktoś składa hołd panu Pomidorkowi. Jest tutaj zdjęcie w ramce z jego starej restauracji, jeszcze sprzed 5 sezonu i garnek z pomidorowego przybytku. Poza tym wspomniałem na początku, że niektóre skiny otrzymały nowe style za darmo i tak też się stało. Ubiory z zestawu Gangu Kobry mają teraz nowe, nowoczesne style. Z kaskiem i bez. Tak samo pan Łyba. Ale on do czegoś nowego gadżetu na oczy. Gogli VR. Spodziewajcie się powrotu tych skinów do sklepu. Skiny, które dostały nowe style, zawsze wracały kilka dni później, z wyjątkiem Renegade Rider, która nie jest skinem ze zwykłego sklepu. A w temacie wycieków, to już znamy nowy pakiet startowy. Tutaj mała uwaga, jeszcze nie można go kupić, ale do sklepu w cenie 15 zł powinien trafić w ciągu 2 tygodni, nie później. Jak już to mam za sobą, to tak oto wygląda nowy pakiet startowy w grze. To jest moim zdaniem najlepszy pakiet startowy. Podoba mi się strój i model postaci. Dajcie znać, co wy uważacie o tym ubiorze. Dalej w temacie wycieków do gry wejdzie też nowy pistolet maszynowy. Tak wygląda ikona tej nadchodzącej broni i co ciekawe, ten pistolet maszynowy będzie burstem. To znaczy, że będzie strzelał seriami. Dzięki bazie danych Stormshield Lad wiemy, że nowy pistolet maszynowy będzie wypadał w klasie szarej, zielonej i niebieskiej. W swoim magazynku mieści 20 nabojów, w swoim magazynku mieści 30 nabojów i odpowiednio do klas na blisko zadaje 23, 24 do 25 punktów obrażeń. To jeden punkt więcej od pistoletu maszynowego z tumikiem. Ten PM będzie cechował się tym, że każda seria wystrzeliwuje 3 pociski w bardzo krótkim odstępie czasu. Jeśli potraficie dobrze celować, to ta broń będzie bardzo efektywna na bliskie starcia. Niestety jednak w grze dalej jest Tommy Gun, a Tommy Gun, jak na razie czasami, zastępuje nawet M-ki. A tym bardziej SMG. Do tego znamy nawet już dźwięki tej broni, posłuchajcie sami kilka z nich. W plikach gry pojawiły się też nowe dane na temat wydarzeń w grze. Dzięki HypeXowi wiemy, że jest dużo nowych, tajemniczych dźwięków. Trudno jest powiedzieć, co dokładnie się wydarzy, ale możliwe, że głęboko w górze lodowej skrywa się coś jeszcze oprócz zamku. Niektóre z tych dźwięków już zostały wykorzystane do góry lodowej, a dokładnie gdy dmucha. Okej, posłuchajcie ich na koniec sami. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania.